Koszty chaosu przestrzennego idą w miliardy złotych, bo tylko jedna trzecia powierzchni Polski objęta jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dla terenów nieobjętych tymi planami wydaje się m.in. decyzje o warunkach zabudowy. Tylko w 2022 roku wydano ich w całym kraju blisko 140 tysięcy. Niestety, większość skontrolowanych gmin wydawała tzw. wuzetki z naruszeniem prawa. Niech zwraca uwagę, że tak duża liczba wydanych WZ powoduje, że nowe osiedla są rozproszone, a gminy często są zmuszone doprowadzić do nich, a także utrzymać odpowiednią infrastrukturę, drogi, wodociągi, kanalizację, sieci energetyczne czy szkoły. Jednak żadna ze skontrolowanych gmin nie prowadziła rzetelnie analiz dotyczących wpływu wydanych WZ na ich przyszłe wydatki. Co więcej, gminy nie pobierały stosownych opłat choć wybudowana przez nie infrastruktura podnosiła wartość nieruchomości.